Siemano, dzisiaj jadę sobie do Olsztyna. Mam nowe okularki. Jadę sobie na łuki twarzowe albo artykulacja, tak to się nazywa. Będą mi robić pomiary potrzebne do wizualizacji w komputerze tego, jak chirurg ma poprzestawiać moją szczękę. Czyli jednym słowem oznacza to, że operacja zbliża się już wielkimi krokami. Bardzo się cieszę, mimo tego, że dzisiaj będzie mi z portfela duża suma pieniędzy, bo jednak za takie przyjemności trzeba płacić, niestety. To są tak zwane dopłaty do operacji, właśnie za artykulację, żeby chirurg mógł wykonać wizualizację waszej operacji sobie w programie Imagine Dolphin czy coś takiego. Także u mojego chirurga jest taka dopłata, u nie wszystkich chirurgów są dopłaty. U niektórych są większe, u niektórych mniejsze, no u mnie jeszcze chyba jest taka w miarę, chociaż tak jak wspominałam, większość moich oszczędności już pochłonęło to przygotowanie do operacji, ale czego się nie robi dla zdrowia, nie? I wyglądu. Jadę dzisiaj moją Madzią, jakoś w miarę jest na chodzie, chociaż tak słychać wycień. Chyba trzeba się szykować na to, że niedługo się pożegnamy, chociaż mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrwa, bo kasa cała poszła na leczenie, trzeba będzie trochę znowu poodkładać. Nie wiem z czego, panna z nieba, ale no, takie życie, nie? Się zarabia, żeby wydawać. A jakbyście byli ciekawi, to właśnie tak wygląda typowy kierowca Mazdy. I w tle słychać typowy silnik Mazdy. Dobrze, że nie widać tego, jak wygląda typowe podwozie Mazdy. Poza tym będę miała też dziś spotkanie z fizjoterapeutą, który pokaże mi, jak mam ćwiczyć po operacji. Podobno to są bardzo małe ćwiczenia, z takim małym ruchem, no bo wiadomo, że jak masz kości na etapie zrastania, no to nie będziesz machać tą szczęką na lewo i prawo. Raczej ruchy będą minimalne. Ponoć to też jest mega ważne, żeby odzyskać całkowitą sprawność. Także dzisiaj będzie wesoło, do domu wrócę pewnie później wieczorem, bo jednak to jest 200 km w jedną stronę, a droga to serpentyna niestety. Takie są uroki mieszkania na całkowitym, kompletnym odludziu Polski. Żywię głęboką nadzieję, że Madzie mi się nie rozsypie po drodze, naprawdę. I tej nadziei będę się trzymać. Albo może lepiej na razie będę się trzymała kierownicy. Zajechałam sobie na moją ulubioną stację, żeby kupić gorącą czekoladę. Bo taki zawsze mamy zwyczaj z mężem, że jak jedziemy do Olsztyna, to zajeżdżamy na tą stację po gorącą czekoladę. Zawsze na to, na żadną inną. Uwielbiam tą piankę. Teraz zacznie się wielkie branie. Dojechałam już do kliniki i zaraz zaczynamy. Łuk twarzowy wykonywał mi pan technik. Było to bardzo śmieszne przeżycie. Zaczęliśmy od tego, że najpierw dostałam do zagryzienia taki widelec pokryty dużą ilością silikonu. I do tego widelca, jak już miałam go zagryzionego, pan technik domontowywał kolejne metalowe części. I w wyniku tego na końcu po prostu wyglądałam jak Robocop. Właśnie to jest to zdjęcie, które teraz widzicie. I pan technik pozwolił mi zrobić selfika. Niestety, przez to wszystko się rozjechało i musiał skręcać mi to od nowa, bo to jest bardzo ważne. Ten łuk twarzowy jest potrzebny właśnie do wykonania artykulacji. Dokładnie jak to było wszystko wykonane, możecie przeczytać na moim blogu, link znajdziecie pod filmem w opisie. Właśnie idę na spotkanie z inną progeniczką. Zjemy sobie coś smacznego i pogadamy. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani ewentualnymi wywiadami z innymi progenikami i poznanie ich historii. Ale mamy zebrane. No to co? I na miejscu, tak? Biją się na mnie. No. Dobra, czas na wizytę u fizjo.
zobaczymy, co tam mi wymyśli. Długi dzień, na szczęście wszystko pozałatwiane, łuki pobrane, artykulacyjne. Podobno jestem bardzo dobrze przygotowana ortodontycznie według pana technika do operacji. Już wiadomo, że będą dwa segmenty, czyli moja szczęka będzie pocięta na więcej kawałków niż jeden, prawdopodobnie na trzy. Fizjoterapeuta pokazał mi ćwiczenia, jakie należy wykonywać już od razu po operacji. Nie są to jakieś mega zaawansowane ćwiczenia, po prostu zwykła mimika twarzy przez pierwsze 4 tygodnie. Później już wchodzą bardziej skomplikowane ćwiczenia, ale to dopiero jak będzie pełny wzrost kostny. Spędziłam również miło czas z koleżanką, która ma bardzo podobną wadę do mojej, również progenię, także wiecie. Wada nie tylko dzieli, ale również łączy ludzi. Można poznać wiele osób, dużo rzeczy się dowiedzieć, a nie tylko siedzieć i płakać, że jestem taki kurwa brzydki, założę worek na głowę i pójdę się pochlastać. Nie, nie, nie. Jak coś robisz, a nie tylko jojczysz, to możesz przy okazji poznać wielu fajnych ludzi. I to jest konkluzja dzisiejszego dnia. Mój był bardzo pozytywny, chociaż jeszcze muszę teraz dojechać do domu, czyli czekają mnie 3 godziny drogi. Na szczęście jeszcze z jakąś godziną będzie jasne. I co? Jutro do roboty. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie, a w komentarzach możecie dawać swoje sugestie co do kolejnych odcinków. Narka, cześć!